Cześć, witajcie. Dzisiaj przygotujemy bardzo fajny, szybki lunch, zdrowy i z wykorzystaniem wielu gotowych produktów. Zaczynamy od ryżu. Jedna szklanka. I teraz tak, ryż musimy wypłukać. Natomiast później, jak będziemy go gotować, to pamiętajcie, na szklankę ryżu szklanka i 20% kolejnej szklanki wody. Ok, chłodna woda. Zalewamy ryż do połowy. I musimy go solidnie wypłukać. Może nie tak solidnie jak do sushi, ale jednak. Patrzcie, jak zmętniała woda. Przez sito. Powtarzamy tę czynność do momentu, aż woda będzie czysta. Wszystko dogara. Woda. Tak jak mówiłem, szklanka. I mniej więcej 20% dodatkowo. Włączam płytę na maksa. Troszkę solę, ryż. Przykrywam. Czekam, aż zawrze. Ta woda w garnku zacznie wrzeć dość szybko, więc musimy tego pilnować. I zobaczcie, zaczęła wrzeć. Zmniejszam to u mnie w skali na 9 na 1,5. I przez 15 minut tak ma się gotować. Dobra, w międzyczasie przygotujemy sobie nasz sos. Zaczniemy od obrania i wyciśnięcia czosnku. Miska, wyciskamy. Solidny kawałek imbiru. Zaczniemy może tutaj z tej strony. Tą suchą część odkroję. Imbir najlepiej obiera się łyżeczką. Ścieramy imbir. Te włochy niestety sobie wywalimy, bo one będą bardzo nieprzyjemne później w konsystencji. Ok. Sos sojowy. Solidnie, nie boimy się go. Olej. W czymś się muszą rozpuścić witaminy z grupy A, D, E i K. I solidna łyżka miodu, który po pierwsze osłodzi ten sos, a po drugie pozwoli bardziej się skarmelizować. Rózga i mieszamy. Na początku powolutku. Ok, dodamy jeszcze trochę sosu sojowego. Chodzi o kolor, ale i tak zaraz go rozjaśnimy jeszcze sokiem z cytryny. Cytryna. O, coś z nią chyba nie tak. Nie, bardzo delikatna po prostu. Wyciskamy trochę. Taką ćwiartkę, powiedzmy, cytryny. Mieszamy. I wydaje się, że nasz sos jest gotowy. Tak jest, bardzo fajnie. Czas na rybę. Ja mam dorsza. Dwa kawałki. Solidnie ją sobie osuszymy. Ten kawałek przekroimy. Niestety kupowanie ryby takiej jak ta, czyli bez skóry, spowoduje, że ona nam prawdopodobnie podczas smażenia się trochę rozpadnie. No ale nic, liczyłem się z tym. Rybę solidnie solimy z obu stron. Zacznę od jednej. Ok, pieprz. Przekładam ją do pojemnika. Zaraz tu sobie ogarnę bardziej. I w takiej formie zostawiamy ją na chwilę, zanim ją będziemy smażyli. Ok, mamy prawie wszystkie składniki gotowe do naszego dania. W Lidlu ostatnio pojawiła się taka mieszanka z groszkiem cukrowym i ją wykorzystam do tego, żeby przygotować warzywa do naszej potrawy. Właśnie dzwonił ryż, więc teraz to, co zrobimy, to wyłączymy go, przykryjemy go szmatką. Zawiniemy w ten sposób i pozostawimy na tym miejscu grzewczym, gdzie się robił. On sobie dojdzie.
W międzyczasie to co zrobimy to, włączamy patelnię na maksa, solidna porcja oleju, olej sezamowy, ale tutaj bardzo ostrożnie, odrobina, on jest bardzo intensywny w smaku, i już bardzo czuję zapach tego oleju sezamowego. Czekamy aż olej się solidnie nagrzeje. W sumie przeniosę ten ryż w inne miejsce, bo tutaj będzie pryskał olej. Ok, patelnia jest gorąca. Tutaj był dołączony sos sojowy i ja go wykorzystam. Od razu go wlewam na patelnię. Wszystko mieszam. W tle słyszycie smażące się warzywa. Przygotujemy sobie zagęstnik, a właściwie taką substancję żelującą dla naszej potrawy. 1,5 łyżeczki skrobi ziemniaczanej. Uzupełniamy to wodą. Mieszamy i odstawiamy. Tuż przed tym, jak będziemy to wlewać na patelnię, przemieszamy. Wracamy na patelnię. Widzicie, narozwalałem. Te warzywa nie będą potrzebowały wiele czasu, więc możemy zacząć smażyć rybę. Rozgrzewamy olej na maksa. Wcale nie tak dużo. Do oleju dodajemy odrobinę masła. Warzywa możemy zmniejszyć na 7. Tłuszcz się nagrzał, więc wkładam rybę na patelnię. Pamiętajcie, aby układać ją zawsze od siebie. Wtedy w razie, gdyby tłuszcz chciał prysnąć, to nie poparzycie się. Ja smażę na razie jeden kawałek ryby, ponieważ moja żona później będzie jadła obiad. Możemy wlać nasz przygotowany wcześniej sos na patelnię. Zmniejszamy temperaturę na patelni na 6. Chcemy, żeby nasza ryba się w środku smażyła, a nie spaliła. Mieszamy tutaj, żebyście czuli, jak to pięknie wszystko pachnie. Ponownie mieszamy. Warzywa za chwilę będą gotowe. Bierzemy naszą substancję żelującą. Tylko zobaczcie, ona stwardniała, więc od razu trzeba ją przemieszać tutaj. Tak, żeby nie było żadnych grud. I wlewamy na patelnię. Od razu mieszamy, bo to bardzo szybko wszystko zażeluje. O, zobaczcie, zrobiło się to, na czym nam zależało, czyli taki fajny żel. Warzywa są gotowe, posypiemy je jeszcze trochę sezamem. I możemy je wyłączyć. Rybę przewrócimy. Póki co się nie rozpadło, ale zaraz to się na pewno stanie. Możemy ją bastować tutaj. O, widzicie, już to się dzieje. Trudno. Ok, ryba wydaje się być gotowa, więc teraz przejdę do tego, jak ja sobie wyobrażam to danie i jak je podać. No to lecimy. Nasz ryż jest fajny, sypki. O to chodziło. Dobra, myślę, że to jest porcja w sam raz. Nasze warzywa. Trochę tego tłuszczu, który tutaj jest, również tutaj wleję. On naprawdę jest bardzo aromatyczny. Ryba. Spróbujemy ją tak nałożyć, żeby się nie rozpadła, choć już widzę, że to niemożliwe. Więc... cały ja. No trudno. Nie bez kozery znalazło się tu chili. Starajcie się je kroić pod dużym skosem. Wtedy wyjdą ładne kawałeczki. Ok, tyle wystarczy na jedno danie. Jest. Kiełki. Ja mam brokułowe, bardzo je lubię. I na sam koniec trochę świeżej kolendry. Szybko ją przesiekam. Kolendra nam bardzo odświeży to danie. Tutaj może odkryjemy jeszcze tą rybę, żeby ją było widać na zdjęciu. I to tyle. Danie jest gotowe.
Słuchajcie, jak mogliście zobaczyć, to danie jest naprawdę turbo proste w przygotowaniu. Ja właśnie przed chwilą je zjadłem, jest super smaczne. Jest bardzo świeże dzięki temu kawałkom kolendry i chili. I myślę, że wszystkim przypadnie do gustu. Dobra, tyle ode mnie dzisiaj. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Hej, hej.